Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie opinii na projekt ordynacji wyborczej wyborach do Rady Dzielnej Miasta Krakowa. Drodzy Państwo, obecnie są prowadzone prace nad zmianą ordynacji wyborczej do wyborów do Rady Dzielnej. Są przeprowadzone konsultacje wśród mieszkańców. Również teraz odjęta, wypowiadamy się w tym zakresie, stąd też przygotowaliśmy projekt tej uchwały. Te, generalnie ta zmiana, te zmiany, które zostały przedstawione, moim przekonaniem idą w dobrym kierunku. Nie niosą zbyt wielu zasadniczych zmian, natomiast ja powiem o takich trzech najistotniejszych, które dla nas jako radnych powinny mieć znaczenie i które moim zdaniem idą we właściwym kierunku. Drodzy Państwo, pierwsze to jest wprowadzenie możliwości głosowania przez pełnomocnika. Więc no do tej pory nie było tego w ordynacji wyborczej, żeby ludzie mogli głosować przez pełnomocnika. Wiemy, że taka instytucja funkcjonuje, no i jest coraz częściej stosowana, bo nie zawsze różne są sytuacje życiowe, zdrowotne, nie zawsze ktoś może osobiście rzucić głos do góry, natomiast wysłanie pełnomocnika no takie umożliwia oddanie głosu, a więc wzięcie udziału w wyborach. Stąd też uważamy, że ta propozycja niewątpliwie jest warta poparcia. Drugim rozwiązaniem istotnym dla radnych, ale też otwierającym wybory na szersze środowiska, zwiększającym być może frekwencje, zachęcającym więcej osób do udziału w wyborach, jest zniesienie wymogu zbierania podpisów. Do tej pory było tak, że każdy kandydat na radnego, jak wiecie, musiał zebrać w tej okręgu wyborczym 25 podpisów. Natomiast nowa ordynacja nie wprowadza wymogu zbierania podpisów, tak więc tutaj każdy kandydujący złoży dokumenty, zarejestruje się jako kandydat i już tym kandydatem będzie i będzie miał otwarty wyborczą. Będzie dużo kandydatów. Rywalami. Różne analizy wskazują na różne rozwiązania w tym zakresie. To trzecie rozwiązanie też istotne, o którym warto wspomnieć, to jest możliwość odprowadzenia wspólnych wyborów do dzielnicy do Rady Miasta. Znaczy, to jest rozwiązanie przejściowe, mam nadzieję. Czyli chodzi o to, że w tej ordynacji jest wprowadzone takie rozwiązanie, że wybory się zawodzą. Kadencja trwa 4 lata. To jest zasada odnosząca się do wszystkich organów wybieranych na taki okres kadencji. Natomiast wprowadzony jest wyjątek tej ordynacji, że może być krócej, oprócz oczywiście tych wyjątków, o których mówi statut, czyli rozwiązania rady i tak dalej. Czyli jest wprowadzony wyjątek, że mogą być prowadzone wybory w innym terminie w związku z wyborami wspólnymi do Rady Miasta. I wtedy ulega to nieznacznemu skróceniu, bo jak pamiętacie, wybory były w listopadzie do Rady Miasta, do Rady Dzielnej w styczniu. I o półtorej miesiąca gdzieś ulega to skróceniu i wprowadzone jest takie rozwiązanie. No to jest istotne, bo jednak rozdzielenie tych wyborów nie służyło wyborom, bo mniejsza frekwencja, mniejsze zainteresowanie, a ludzie bardziej zdezorientowani. No bo jeżeli radni będą do głosowania, radnego dzielnicy, radnego miasta, rady gosyjniku i prezydenta, to już jest bardzo skomplikowane. Dla wyborcy, który nie zna tych wszystkich miastów, a jeżeli jeszcze ma raz iść na głosowanie, no to już w ogóle to pokazał zresztą wybory i frekwencja na kilkanaście procent. Są też te zmiany, które zostały przygotowane przez Komisję do spraw reformy, świadczy do spraw współpracy z organizacjami, z dzielnicami. No myślę, że idą w dobrym kierunku i dlatego też jako zarząd zaproponowaliśmy projekt uchwały opiniujący tą ordynację pozytywnie. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Czy ktoś chciał zabrać głos w dyskusji? Pani Zofia Jakowska, proszę. To oczywiście jest bardzo słuszne, żeby nie chodzić, nie zbierać się z prostytutki, bo to było bardzo upokarzające. Takie żebractwo, tak trzeba było i prosić, a właściwie o co prosić? O to, żeby ktoś przestał pracować. Panie Zosiu, to jest kontakt z wyborcą. Ja uważam, że to jest bardzo słuszne, natomiast nie rozumiem tego głosowania przez pełnomocnika. Nie, to jest pełnomocnicy pełnomocnika. No, to jest pełnomocnicy. Na przykład jest
Wyobraźnia ludzka jest nieograniczona, ludzie różne rzeczy wymyślają. Natomiast generalnie, no, są ograniczone do minimum. Ważne jest, żeby nie było takich możliwości głosowania, którzy nie mogą w różnych przyjść. Pan Jerzy Ciebie się proszę? Tak, ja chcę odwiedzić to, jeżeli jestem przeciwny, że nie jest wiele sposób, to będzie taki naprawdę burdę. A jeżeli chodzi o powiedzmy to, żeby razem głosować dla miasta, to jest to jak najbardziej zachęcające. A to, żeby nie zbierać podpisów, to jeżeli ktoś się wstydzi na wyborcy, to ja dziękuję to. To nie jest to warte. Popieram jak najbardziej zebranie nawet 50%. Opiniujemy pozytywnie. Natomiast radny może zgłosić poprawkę, że na przykład, nie wiem, opiniujesz pozytywnie pod warunkiem wykreślenia zapisu dotyczącego zbierania podpisów, bo każdy radny ma takie prawo, można taką poprawkę zgłosić, najpierw będziemy głosowali poprawkę, natomiast no, ogólnie przygotowaliśmy opinię pozytywną, ale jeżeli pan radny uważa, że należy coś tutaj jeszcze pozbyć, to zawsze można zgłosić poprawkę. Ma pan takie prawo? Ja zgłoszę poprawkę. No to powiedziałbym, że wniósł tę poprawkę. Proszę Państwa. Otrzymanie zbierania podpisów na kandydata do... Wnioskuje się, opiniuje się pozytywnie projekt, ale proszę Państwa, ja rozumiem, że możemy tego nie popierać, ja też nie popieram takiego rozwiązania, natomiast pan radny ma prawo do zgłoszenia poprawki. Czy rozumiem, że wnioskuje się o przywrócenie konieczności zbierania podpisów przez kandydata? Na kandydata do... Ja kandydowałem, ja w moim okręgu był blok 14, w którym po prostu mieszkam, oraz był blok, który jest oddalony od mojego bloku, no chyba kilometr po prostu. No naprawdę, to były akademiki, politechniki i budynki, które są za tym budynkiem. Mnie dzieli ulica Stella Stawieckiego, a ja żeby dojść do uczelni Stella Stawieckiego, muszę 4 do mnie zmierza do tego, że chciałbym, aby nowa ordynacja wykluczała takie sytuacje, w której ja daliśmy panu Witoldowi zadanie głosu między głosowaniami, no ale wysłuchajcie. Może jako Łukaszenki przedłużymy tę kadencję niepokojnie. Pan Witold. Dobrze, chciałbym zwrócić poprawkę, że tutaj jeden z zapisów koordynacji zostanie zmieniony w taki sposób, aby obwody, które tworzą okręgi, były po prostu, musiały ze sobą sąsiadować. Prawda? Bo wokół mnie po prostu, no tak jak powiedziałem,
mój okręg tworzył obwód, gdzie ja musiałem po prostu przejść, naprawdę, 700 do 800 metrów. Ale głos na pan, że drodzy Państwo, ja powiem... Ja z tym środowiskiem zupełnie nie jestem związany. Zupełnie. A szkoda. Ale przepraszam, za to by się... Ale nie wiem. Dobrze, jestem związany z tym. Za to by się... Buda, to jest najważniejsze. Proszę Państwa, żeby wyjaśnić, bo... Znaczy tak, ja to rozumiem, o czym mówi Pan Michał. Jeżeli moje wyjaśnienie nie będzie skuteczne, to Pani Michał nie prosi o sprecyzowanie poprawki, jak się głosowali. Znaczy tak. Ordynacja wprowadza zasad, że przy ustaleniu okręgu wyborczego należy wybierać więzi społeczne wynikające z tradycji oraz uwarunkowania przestrzenne. To jest zasada ogólna. Już się wprowadza na zasada dotycząca reprezentacji. Jest pewna norma reprezentacji, która musi się zgadzać dla wszystkich okręgów, czyli żeby te okręgi mniej więcej w dzielnicy były podobne. Natomiast my jako dzielnica będziemy w ciągu 4 miesięcy przed dniem wyboru wyrażali opinię w zakresie okręgów wyborczych. I wtedy będzie czas, żebyśmy zgłaszali ewentualne wnioski i postulaty, jeżeli te okręgi będą... Bo dzisiaj nawet jeżeli takie wnioski zgłosimy, które mi się wydaje dzisiaj bardzo zasadne, bo tu jest zapis tego dotyczący na poziomie ogólnym. Natomiast my będziemy, nie odnosimy się do konkretnych dzisiaj okręgów. Dopiero jak będzie propozycja podziału okręgu przygotowana przez Ministerstwo Komisarza Obrotowego, to wtedy dopiero będziemy składać wniosek. Ale proszę Państwa, ale Pan Witold Wyszyński, jeżeli chce poprawić, to bardzo proszę, bo tam już nie podróżowałem. Ale proszę, wprowadzenie takiej zmiany uniemożliwiłoby Radzie na etapie takim, o którym powiedział Pan Przewodniczący, doprowadzenie do sytuacji, która miała miejsce akurat w moim okręgu. Oczywiście. Oczywiście. To mówi Pan Przewodniczący, do mnie przemawia, jest do mnie wytłumaczenie i tak dalej, tak? Natomiast no... Dobrze, jeżeli tak jest, ja wskazuję to jest dobrze, jeżeli na forum stwierdzi, że to nie jest tam znaczy, no to by to nie jest poprawka, no bo rozumiem, że ona i tak zostanie odrzucona, tak? Nie wątpię, jeżeli będziemy podejmować okręgi wyborcze. Dobrze, drodzy Państwo, wracamy do głosowania. Poprawkę Pana Jerzego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały o opiniującej pozytywnie ordynację, proszę o podniesienie ręki. Nie.